znowu jestem tutaj trochę z przypadku, bo miałem jeździć za granicą, ale po prostu to jest wolny termin, który miałem. Wyciągnęliśmy stare Clio, ale to na pewno bardzo się opłacało, bo to są bardzo ciekawe zawody. No wystarczy spojrzeć na konkurencję, tak? Konkurencja jest olbrzymia i zarówno Polacy są fenomenalni. Wydaje mi się, że poziom wzrósł znacznie. No plus dodatkowo jadą tutaj koledzy z CEZ-u. Nie ukrywam, że jakby tutaj moim odnośnikiem, kimś, z kim chcę się mierzyć, jest Romek Czastoral, bo to jest zawodnik wybitny, no, wieloletni zwycięzca CEZ-u, zawsze na pudle albo raczej pierwszy, więc bardzo konkretnie chcę się z nim porównywać. No teraz ten bieg był genialnym przykładem tego, bo pomimo, że według jakiegoś tam mojego kryterium jechałem super, bardzo czysto, bezbłędnie niemalże, no to jednak Romek tam te parę sekund mi odjechał i pokazał doskonale jakby co powinienem robić lepiej. Miałem go centralnie przed oczami, cały czas mieliśmy ten kontakt, więc wiem teraz czego będę szukał. No, jadę cały czas moim Clio, no to nie jest może jakaś tam super topowa produkcja, konstrukcja, ale Romek też nie ma auta klasy Super 1600 czy czegoś tam nowoczesnego, więc no bardzo miło jest mi się z nim porównywać. Uciekam kolegom z Polski, no bo jestem zdziwiony, naprawdę, są bardzo, bardzo szybcy i napinam się, żeby być przed nimi. Wychodzi, ale jest jeszcze bardzo dużo jazdy, bo jutro jadę i Polskę, i CES, także tych, nie wiem, startów jutro jest około 6, także walki jeszcze pozostało bardzo dużo, dzisiaj to w zasadzie rozgrzewka jest, no. Na pewno pojadę już moim Polo Super 1600 w zawodach na Węgrzech, to będzie Niriad, który też jest zaliczany do Mistrzostw Europy Strefy Centralnej. Pojadę Eschtering, czyli tor też rangi Mistrzostw Świata, w ogóle fenomenalny. No i będę też szukał jakichś kolejnych eliminacji. Mało mam wolnych terminów, jeszcze sporo tych eliminacji się pokrywa, nakłada na siebie. Będę szukał. Będę się też starał wrócić do Torunia, no bo tu jest naprawdę fajnie. Podoba mi się zmiana ustawienia toru, gdzie po tym pierwszym długim lewym zakręcie mamy tą szykanę. Ona jest naprawdę techniczna i dość szybko się przez nią przejeżdża, więc to jest jakieś tam wyzwanie, żeby równo, płynnie w nią trafić, bo da się tam po prostu bardzo zwolnić i będzie mizernie, a trzeba znaleźć takie tempo, żeby śmignąć po prostu przez te dwa zakręty, wjeżdżając na jedną, drugą tarkę. No, fajna emocja.